Yoshimano, z tej strony Meksiak i dziś pokażę wam szybkie sposoby, jak znaleźć wioskę w Minecraft. Więc wypierw strzelcie suba wraz z dzwoneczkiem, również strzelcie łapę w górę pod tym odcinkiem i napiszcie jakiś miły komentarz, a już nie przedłużam i lecimy sobie do materiału. Więc może zacznijmy najpierw, gdzie właściwie się wioski takie pojawiają, więc na pewno się pojawiają one na równinach, pustyniach, tajgach, tundrach i oczywiście jeszcze sawannach. Takie są właśnie takie biomy. Ogólnie powiem wam szczerze, że polecam oczywiście, może teraz przedstawię wam taki sposób, który niekoniecznie może was jakoś zadowolić, usatysfakcjonować, lecz pierwszym takim, jedynie najprostszym sposobem na znalezienie wioski, który właściwie zajmie wam parę sekund, jest to zwyczajnie sposób taki, że jak widzicie, sobie tu ustawiłem przedstępem, sobie już wpisałem komendę taką jak właśnie o tą, pokażę tutaj komendę. Wpisujemy sobie ukośnik locate, możecie tu sobie znaleźć cokolwiek, ale ja w tym przypadku sobie znajdę wioskę. Jak widzicie, klikam sobie to, klikam sobie enter, jak widzicie, tapam się sobie do wioski. A pamiętajcie, że jeżeli będziecie niżej niż na poziomie jakby wioski, czyli tej śmiesznej fontanny, to zrespicie się zwyczajnie pod ziemią, więc jakby generalnie polecam wam troszeczkę podlecieć wyżej, jeżeli jesteście oczywiście na dział na kreatywie, to polecam właśnie troszeczkę być wyżej, bo pod ziemią możecie zginąć, bo po prostu będziecie zwyczajnie wciśnięci do ziemi i kamieniu, więc to jest taki właśnie pierwszy sposób. Może wam się zbytnio on nie spodobać, lecz po prostu my lecimy już sobie dalej. Lecz chciałem generalnie też właśnie powiedzieć, że właściwie tu nie ma zbytnio jakiegoś sposobu na generalnie szukanie wiosek, że tak właściwie mogę wam tylko jedyne co powiedzieć, że jeżeli chcecie jakoś lepiej jeszcze też znaleźć wioski, to możecie sobie ustawiać set seedy. Jest to mi się wydaje, że bardziej satysfakcjonujący taki set seedy z startową wioską i to właściwie mogłem nawet kończyć w tym momencie odcinek, ale fajny statek w ogóle, kurczę, koks jest stateczek, że właśnie mógłbym wtedy już kończyć ten odcinek, bo tak naprawdę nie ma jakiegoś super działającego sposobu, który naprawdę na random seedzie możecie znaleźć jakoś, nie wiem, na czanki i tak dalej. Nie ma takiego sposobu jeszcze na razie, nikt takiego czegoś nie odkrył i raczej nie odkryje. Lecz mogę wam po prostu powiedzieć, że jeżeli nie chcecie, jeżeli chcecie, to możecie sobie ustawić set seedy i nie będzie żadnego cheatu, no bo można, nikt tego nie zabrania. Co prawda już ten creative bardziej jest trochę dla oszustów, ale no, jeżeli chcecie set seedy, jeżeli nie chcecie set seedów, to po prostu powiem wam tyle, że szukajcie to generalnie w terenach otwartych, typu jak właśnie równiny, pustynie czy tundry. Zazwyczaj wioski się nieraz po jakichś gęstych lasach, jak widzicie, te umiejscowienie wioski, jak widzicie, nie znajduje się tutaj, a na przykład, no nie znajduje się tutaj na przykład właśnie w tym lasku, chociaż on jest, on na przykład czemuś nie znalazł tutaj, a tutaj, jak widzicie, że właśnie wioski się zazwyczaj raz po bardziej w otwartych terytoriach, chociaż no, się nie liczy to generalnie w tundrze, bo w najmniej się to sprawdza, bo ono się respił zazwyczaj właśnie w tych lasach śmiesznych, więc to się jakoś super nie aż tak zalicza, ale mi się wydaje, że właśnie więcej osób bardziej by szukało wioski, no znaczy jak w pobliżu, znaczy mi się wydaje, że właśnie więcej jest tych wiosek, które są otwarte na równinach, bo one są na pustyni, w tundrach, na sawannie, na równinach i tylko właściwie tajga jest takim jedynym wyjątkiem, w którym wioska się respi zwyczajnie w lesie, więc jedynie mogę sobie wam dać taką poradę dla osób, które w ogóle nie będą ani ustawiać set seedów, ani będą włączać kreatywa i używać komend. Chociaż myślę, że ta komenda, jeżeli samą się sobie używa, nie jest jakaś ona super szkodliwa, ten locate village. Więc jeżeli chcecie, no co, ja to już w tyle w tym odcineczku. Możecie zostawić łapę w górę. Jak wbijemy jakieś tutaj, nie wiem, 20 łapek w górę, to może nagram kolejne tego typu odcinki. Bo jest to nowa seria z Minecraft Wiki. Chciałem w sumie nagrywać jakieś rzeczy, które są w Minecraft Wiki. Jakie ciekawostki, jakieś dla was porady. A wy napiszcie w komentarzu, co sądzicie o tym formacie. Więc co, zostawcie łapę w górę, suba z dzwoneczkiem. I widzimy się w następnych odcinkach. I cześć!